Niektóre nazwy wałbrzyskich ulic zostaną zmienione. Koszty administracyjne tego ustawowego obowiązku poniosą samorządy. Jednak mieszkańcy będą zmuszeni wymienić dokumenty dopiero wtedy, gdy obecne stracą ważność. W bazie nazw ulic, nad którymi debatuje zespół, znalazło się ich 32. Jest to na razie lista robocza, która może ulec modyfikacjom. Obowiązek zmiany nazw ulic reguluje ustawa dekomunizacyjna, która weszła w życie 1 września 2016 roku i mówi o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz nałożyła na samorządy obowiązek przeglądu katalogu swoich nazw miejscowych. Już teraz przygotowujemy się do zmiany ulic, która będzie w ciągu następnego roku dokonywana na terenie całego kraju. Obowiązuje ustawa dekomunizacyjna, do której przygotowujemy się bardzo szczegółowo tutaj w Wałbrzychu. Został powołany zarządzeniem prezydenta specjalny zespół, który czuwa nad tym, aby wszystkie ulice, które mogłyby ulec, ich nazwy mogłyby ulec zmianie, aby je odpowiednio przygotować do tego procesu. Jesteśmy w kontakcie z instytucjami państwowymi, z Archiwum Państwowym, z Instytutem Pamięci Narodowej. Zespół, który spotkał się organizacyjnie już pod tym kątem, wysłał stosowne zapytania do obu tych instytucji. Czekamy na odpowiedź. Oczywiście mamy listę wałbrzyskich ulic, które mogłyby ulec zmianie ich nazwy. Jednakowoż czekamy na opinię właśnie przede wszystkim Instytutu Pamięci Narodowej. Koszty wprowadzonych zmian mają ponieść samorządy. Mieszkańcy zaś nie będą musieli zmieniać dokumentów zawierających informacje o miejscu zameldowania aż do momentu, gdy stracą one ważność. Z kolei nowe dowody osobiste nie poddają takiej informacji. Nie będą zatem musiały być wymieniane. Jeśli chodzi o wydatki czy też finanse, koszty związane z tymi zmianami, to mamy taką nadzieję i ustawodawca to zapewnił, że nie będą one tyczyły się mieszkańców. Głównie takie koszty będą spoczywały na samorządach, bo jeżeli dana ulica zmieni nazwę, to oczywiście trzeba będzie zmienić jej tabliczki ulicowe, informacyjne na tej ulicy. To będzie obowiązek zarówno samorządu, jak również wspólnot mieszkaniowych, zarządców budynków, aby dostosować te nowe nazewnictwo. Jednocześnie pamiętajmy o tym, że będzie musiała być dokonana zmiana w rejestrach, we wszelkich rejestrach informacyjnych, takich jak na przykład wypisy i wyrysy, jak mapy geodezyjne, jak księgi wieczyste, a więc wszędzie tam, gdzie nazwy ulic pojawiają się w dokumentacjach. To będzie duża praca organizacyjna, przede wszystkim dla urzędników. Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie sposób wybierania nowych nazw ulic, które objęte są modyfikacją. Na pewno będzie to jednak związane z konsultacjami społecznymi. Na polecenie prezydenta Wałbrzycha Romana Szałemeja został powołany zespół do przygotowania zmiany nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny. Skład zespołu zajmującego się zmianami ulic można znaleźć na portalu wałbrzych24.com. Na portalu również nazwy 32 ulic, które zostaną zmienione.